ponownie z Mariettą i zobaczymy, co się już wydarzyło na twarzy Kingi. Tak, chcemy wiedzieć krok po kroku, co tutaj się stało. Jak na razie, to na oczyszczoną zupełnie twarz, jeszcze raz ją przymyliśmy tonikiem, żeby się upewnić, że na pewno jest czysta, bo to bardzo ważne przed wieczornym wyjściem, żeby przygotować dobrze tą twarz. Następnie został nałożony krem, taki odświeżający, po prostu nawilżający, żebyśmy też mimo tego, że jest gorąco i się pocimy, ale żebyśmy cały czas mieli nawilżenie, nawet na imprezie podczas nocnych szaleń. Czy to jest krem matujący, czy...? To jest po prostu delikatny taki krem nawilżający. Czy upiększający? Upiększający po prostu, z witaminami, ładnie pachnący. Super. Żebyśmy coś dla siebie fajnego też zrobili. Dobrze. Następnie została nałożona baza rozświetlająca, żeby też nasza cera była promienista, rozświetlona. Ale ja mam pytanie, ta baza rozświetlająca jeszcze jest pod podkład? Czyli najpierw mamy bazę rozświetlającą, tak, a potem podkład normalnie. Tak, dokładnie. Ponieważ baza ma za zadanie utrwalić nam ten podkład i w zależności od jaką bazę użyjemy, mamy tutaj na przykład taką silikonową, która ma za zadanie przedłużyć już tym bardziej nam trwałość makijażu, jest bardzo fajny efekt daje. Czyli możemy mieć pewność, że szczególnie latem, prawda? Dokładnie. Ten makijaż, tak, mamy także wrażenie, że spływa po godzinie. Dokładnie, także na imprezę to jest bardzo fajna rzecz, tylko że zatyka pory, także to jest raczej opcja imprezowa, a nie taka do codziennej toalety, że tak powiem. Tutaj jest właśnie również baza pod podkład, natomiast ta jest rozświetlająca, ma za zadanie lżej troszkę utrwalić nam ten makijaż, ale też rozświetlić naszą cerę, żeby była promienna, ponieważ później, że tak powiem, matujemy tą cerę, ale to już zaraz o tym opowiem, żeby nie było i za dużego puder matu. Puder. Dokładnie. Ten transparentny, tak? Puder transparentny, ale przed tym jeszcze właśnie, jeszcze właśnie fajna rzecz, podkład. Najważniejsze, nie trzeba kupować idealnie dopasowanych podkładów. Warto kupić sobie jeden jaśniejszy odcień, drugi ciemniejszy i w tym momencie mieszać. To daje najlepszy efekt, ponieważ kolor naszej skóry się zmienia. Raz jest jaśniejszy, raz jest ciemniejszy, w zależności od opalenizny. Także warto wybrać jeden odcień właśnie najjaśniejszy z danej gamy kolorystycznej. No to o tym nie wiedziałam, że możemy mieszać podkłady. I możemy mieszać. To tak jak zabawa w malowanie farbkami trochę w podstawówce. Także polecam też taką wersję, bo jest ekonomiczna i bardzo fajne efekty można jak najbardziej naturalne uzyskać. Co widać po naszej modelce, tak jest, która ma się ta skóra już delikatną cerę, idealnie wyrównaną. Następnie, jak już ten podkład został nałożony, to twarz nam się troszkę świeciła siłą rzeczy. Dlatego utrwaliłyśmy tutaj, ja utrwaliłam w zasadzie podkładem, pudrem, przepraszam, takim transparentnym. Wydaje się, że kolor jego jest biały, ale tak naprawdę jest przezroczysty i za zadanie ma ten wspaniały produkt utrwalić nasz makijaż, ale dodatkowo wchłania sebum z twarzy, ponieważ ma zawartość takiego pyłku różowego i twarz nam się po prostu nie świeci, jest pięknie utrwalona przez kilka godzin i tutaj mamy idealnie przygotowaną twarz do tego, żeby ją też wymodelować. Modelujemy ją już brązerem, tak? Brązerem najlepiej, na lato jest to bardzo fajne rozwiązanie, zresztą w ogóle to jest fajne rozwiązanie, żeby modelować twarz brązerem. I na co zwracamy uwagę na twarzy, jak modelujemy naszą twarz? Na twarzy przede wszystkim zwracamy uwagę na całokształt, czyli nie tylko na policzki, ponieważ policzki owszem są ważne. Tutaj mamy, często pani mają okrągłe twarze, ja też do takich osób należę i dlatego tutaj bardzo dużą uwagę trzeba przywiązywać do policzków. Tutaj nakładamy na policzki, nie tutaj w tej sytuacji akurat nie pod kości policzkowe, tylko wręcz na te kości policzkowe można nałożyć ten brązer, żeby tą twarz wysmuklić dokładnie. I to też nam daje taki fajny efekt opalenizny. Nie chodzi o to, żebyśmy idealnie taki, jaki efekt chcemy osiągnąć opalenizny, osiągali go podkładem, tylko lepiej mieć, powiedzmy, zrównane kolory twarzy i szyi, a taką opaleniznę, powiedzmy, sztuczną sobie dorabiali. Ale też tym brązerem. Pięknie się świeci ten brązer. Takie ma drobinki właśnie. Delikatne drobinki rozświetlające, co jest ważne przy użyciu brązera, żeby nie były to za duże drobinki, bo no to różnie wygląda. Także warto właśnie taki delikatny zestaw się zaopatrzyć. Ja mam jeszcze pytanie, ponieważ wiemy, że jak mamy puder, to używamy go w tych miejscach, które wystają, tak? Czyli mamy brodę, mamy nos, a jeśli chodzi o brązer, tak samo to stosujemy, czyli w tym momencie stosujemy znowu... Brązer stosujemy do miejsc, które chcemy wymodelować, czyli jeżeli chcemy wyszczuplić policzki, to tutaj na przykład tak zrobiliśmy. Jeżeli chcemy troszkę też tak musnąć na brodę, możemy ją minimalnie skrócić optycznie. Troszkę na przykład, jeżeli mamy wysokie czoło, możemy też skrócić to czoło optycznie,
dając efekt bardziej symetrycznej twarzy. Generalnie o to w makijażu chodzi, żebyśmy nadali tą idealną symetrię, do której każdy dąży, ponieważ wiadomo, jest to najstarszy kanon. Tylko w reklamach, prawda? Dokładnie. Piękna, ale my zaraz będziemy mieli ten sam efekt. Także twarz już jest niemalże cała wymodelowana. Jeszcze warto też latem nie zapominać o wymodelowaniu nosa, ponieważ chodzi o uzyskanie naturalnego efektu opalenizna. Wiadomo, że nie opalamy się tylko na policzkach, ale też na czole, troszkę na nosie. O, już twarz jest opalona. Pięknie, twarz już jest wymodelowana. Tutaj Marietta dalej sobie będzie prężnie działała. My oczywiście będziemy krok po kroku sprawdzać te efekty jej pracy. Potem jesteśmy już z Mariettą, zobaczymy, co tutaj się już wydarzyło. No super, ja już od razu widzę efekty twojej pracy. Kolory faktycznie się wdarły. Od czego zaczynałaś wobec tego, tak pokrótce? Po pierwsze, zaczęłam od podkreślenia łuku brwiowego, ponieważ to jest bardzo ważna rzecz w makijażu, bardzo powiększa oko, kiedy mamy ten łuk brwiowy przyciemniony. Bez względu na to, czy mamy jasne włosy, czy ciemne, ta brew musi być przyciemniona zawsze. Tutaj akurat przyciemniłam dosyć jasnym stosunkowo cieniem, bo tym, ale od razu widać różnicę, ponieważ to oko staje się większe. Następnie nałożyłam cień bazowy, dokładnie ten tutaj, bardzo jasny, matowy cień. Tutaj zaraz pod łuk brwiowy, żeby tak ożywić nasze spojrzenie, znaczy twoje. I tutaj w kąciku. To był właśnie taki pierwszy etap, jeżeli chodzi o cienie. No właśnie, bo nie wszyscy zapominają, prawda, że jednak dokładnie do końca każde to oko musi faktycznie być rozplanowane i dokładnie każdy także kolor tutaj nawet użyty. Nie chodzi, bo kolor przy cieniowaniu to jest przy okazji, ale najważniejsze jest cieniowanie jako ten właśnie światłocień, coś, co ma wpłynąć na budowę naszego oka w sensie wizualnie, a niekoniecznie kolor jest przy okazji tylko, wiadomo, to już jest przy wyższym stopniu umiejętności, ale najważniejsze jest to cieniowanie, czyli tutaj właśnie dla rozświetlenia tego oka jaśniejszy cień, zawsze pod łuk brwiowy, dla ożywienia też spojrzenia tutaj w kąciku. Następnie nałożyłam czarny z kolei cień, którym się posługuje bardzo mało kobiet i to jest błąd, ponieważ czarnym cieniem warto wykonywać makijaż zamiast kredki na przykład czarnej, czyli